Jeżeli chodzi o taki aspekt stricte przebiegu meczu, no to myślę, że mieliśmy mecz pod kontrolą. No nie graliśmy złych zawodów, mieliśmy swoje dwie bardzo, bodajże trzy dobre szanse. W takich meczach często jest tak, że jak przeciwnikowi nie wpadnie, to nam wpadnie, czy na odwrót. Nam nie wpadło w tych takich kluczowych momentach, bo to momenty decydują w piłce nożnej. Myślę, że byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Kontrolowaliśmy go, może troszeczkę więcej intensywności w obronie niskiej. Pozwoliliśmy tam na jedno dośrodkowanie, nie pokryliśmy dobrze w polu karnym. Jeżeli chodzi o atak, kreowaliśmy sytuację, mieliśmy większe posiadanie. Myślę, że też więcej wejść w pole karne przeciwnika, więcej stałych fragmentów gry. Więc no, bardzo to boli na pewno i tyle. No, ja chciałbym podziękować całemu klubowi za sezon, za momenty, kiedy przejąłem tą drużynę, a jest rozgoryczenie i ból po prostu po tym spotkaniu dzisiejszym, no ale trzeba budować dalej. Mam nadzieję, że to też będzie takie paliwo do przyszłości, do budowania Polonii Bytom i rozwijania tego klubu. Zbieramy doświadczenie. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy musieli obydwu meczów w barażach grać na wyjeździe i będzie nam troszeczkę łatwiej. No, wnioski na pewno przekazałem w przerwie, bo zawsze jesteś troszeczkę spokojniejszy na trybunach, widzisz więcej, masz szerszą perspektywę. Widziałem w drugiej połowie już na początku, że zawodnicy wprowadzili pewne rzeczy i one działały. Tak jak mówię, no, to są też takie mecze trochę zamknięte i musisz wykorzystać swój moment. Taką, może też trochę potrzeba szczęścia, to jest jeden mecz. Widziałem w pierwszej połowie plan na mecz przeciwnika, szybko go skorygowaliśmy, poprawiliśmy w przerwie. Wiemy też, że przeciwnik opierał swoją grę na przewagach w bocznym sektorze Gordilo. To poprawiliśmy i też poprawiliśmy bezpośredniość grania w dziewiątkę przeciwnika, zamykanie jej przy długich piłkach. Też dodaliśmy pewne rzeczy w ofensywie, mieliśmy z tego sytuację. Na pewno, no, tak jak mówię, z góry lepiej widać, jest spokojniej, ale znowu brakuje ci tych drugich rzeczy przy linii. Energii, takiej intuicji, czucia tego, bo nie jesteś jakby w tym proszku i nie zarządzasz tym od linii, więc to jest na pewno trudna sytuacja. Ale myślę, że mam asystentów, którzy mówią jednym językiem i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Dobrze prowadzili to spotkanie pod tym kątem. Wszyscy się zgodzą, że to było bardzo trudne spotkanie dla nas, w takim sensie, że nie wydarzyło się tutaj nic, czego nie przypuszczaliśmy, że wystąpi. To znaczy, że to będzie drużyna groźna, zwłaszcza w tych bocznych sektorach, że będziemy liczyli się z tym, że będziemy bronili dużo takich piłek górnych, które będą dośrodkowywane, że to będą zawodnicy też grający 1 na 1 i myślę, że byliśmy tego świadomi. Natomiast no, opór, jaki postawiliśmy i będę ciągle podkreślał, bo nieraz skupiamy się na przeciwniku, że to był groźny przeciwnik, a nie wspominamy o nas, że po drugiej stronie jest najlepsza obrona w tej lidze i kolejny raz pokazaliśmy, jak dobrze, solidnie bronimy, jak dobrze jesteśmy zorganizowani w obronie. No myślę, że jedyne, czego tutaj przeciwnik nie przewidział, to to, że Bartek Kiliba pobiegnie tam w ten narożnik i dośrodkuje. Myślę, że to rzeczywiście było duże zaskoczenie. Coś, co świetnie wykorzystaliśmy. Bartek dośrodkował, Sobi znowu jako najlepszy strzelec tej ligi udowodnił swoją wartość, wyprowadził nas na doprowadzenie i my znowu, powiedziałbym, w taki sposób pewny, doświadczony, broniliśmy do samego końca. Bardzo dobrze też zachowując się w tych końcowych fragmentach, utrzymując piłkę. Także myślę, że tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zrobiliśmy kolejny kroczek, bo myślę, że to jest kolejny kroczek w tym sensie, że tak próbujemy wydobywać się z takiej sytuacji, w której nie byliśmy do końca zadowoleni. Przez to kolejne zwycięstwo. No i teraz już tak chyba wszyscy myślami są przy tym najbliższym meczu i o tej ostatecznej walce o awans do pierwszej ligi. Bardzo dobry sezon, druga runda zdecydowanie lepsza. Gdybyśmy mogli mieć szansę zagrać, uważam, w takim składzie przez cały rok, to wynik na koniec sezonu byłby inny. Co do meczów, no spodziewaliśmy się takiego spotkania. Spotkanie wyglądało tak, że po prostu przeciwnik się cofnął i oddał nam piłkę. Chcieliśmy grać swoją grę i po prostu szukać swoich sytuacji przy jakichś dośrodkowaniach, strzałach z dystansu. Taki mamy dobry stały fragment gry. Niestety w tym meczu nie udało się strzelić bramki i tak naprawdę jedno dobre dośrodkowanie przeciwnika i padła bramka. Ja jestem bardzo smutny z tego powodu, bo Liczyłem na to, że po prostu wygramy ten mecz, bo jesteśmy lepszą drużyną, tak uważam. Ale Barażeś, żyjąc swoimi prawami, po prostu musimy przyjąć tą porażkę na klatę. Na pewno mogę powiedzieć, że mieliśmy większe posiadanie piłki. No, staraliśmy się jakoś po prostu skupić przeciwnika i wjechać bokiem, ale niestety przeciwnik dobrze się ustawiał. Stali praktycznie w 11 w swoim polu karnym i bronili się. Dwóch doświadczonych obrońców, którzy już mają minuty rozegrane na szczeblach piłki nożnej w pierwszej lidze czy to w drugiej i po prostu wiedzieli, co mają zrobić, żeby zapobiec tej stracie bramki. A co do nas, to tak jak przytoczyłeś te 23 strzały, oni 9, ale ja bym powiedział tak. Trzeba po prostu pogratulować przeciwnikowi, no bo jednak strzelił tą bramkę. W tamtym meczu też wygrywaliśmy w ostatniej minucie, tak jak przytoczyłeś, strzelili bramkę życia. Takie jest po prostu, taki jest sport po prostu. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Mam nadzieję, że drużyna się podniesie i na przyszły sezon po prostu wyjdziemy i ligę wygramy już bezpośrednio. Już nie będzie kalkulacji, że w barażach będziemy musieli się męczyć i jeździć po kaliszach, czy nie wiem jak wynik następnego spotkania. Dziękuję. Ja bym chciał jeszcze podziękować wszystkim kibicom, co przyjeżdżali na każde spotkanie, zawsze nas wspierali. Mimo jaki był wynik, to zawsze byli, zawsze czuliśmy ich doping i wsparcie, więc bardzo chciałbym im podziękować.